Good evening. I want to draw your attention to a handout that's going to be in the bulletin. We have it in English and in Polish. It's concerning Renew My Church. The initial scenarios for our grouping are now in this handout. The five parishes in our grouping are St. Martha's, St. Isaac Jogues, St. Lambert's in Skokie, and St. Peter's in Skokie. This document outlines the possible restructuring of these parishes, and we look to you to give some input, feedback on each of the scenarios. What are their strengths? What are their concerns? Our grouping feedback and discernment team from the parish will collect your information. They seek input from others and will try to make their concerns, your concerns, your feedback back to the Cardinal, who will ultimately make the decision in January of 2021. I encourage you to attend our parish meeting October 1st in our ministry center. Unfortunately, we're limited to 50 people, so please register in advance. We are going to record it, and so you'll have an opportunity to see in more detail these different scenarios. I appreciate all your prayers for all these parishes as we look to the future so that we can serve Christ and one another in a most effective way. God bless you. Moi drodzy, krótko tłumacząc ogłoszenie naszego księdza proboszcza, chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę do takiej wkładki specjalnej, która jest w biuletynie w tym tygodniu. Przedstawia ona sugestie pięciu scenariuszy współpracy parafii, z którymi będziemy współpracować na bazie programu Renew My Church. Dla przypomnienia, będziemy łączyć się albo bardziej współpracować z parafią świętego Izaaka, St. Isaac Jogues, z świętej Marty, z świętego Piotra, parafii świętego Piotra w Skokie i również parafii świętego Lamberta w Skokie. Więc na tej wkładce jest przedstawiona pięć scenariuszy, w jakich będziemy współpracować z tymi parafiami i oczekujemy jak gdyby waszych reakcji i opinii dotyczącej tych sugestii, jak ten proces będzie wyglądał. 1 października będzie zorganizowane spotkanie, drugie spotkanie dla naszych parafian właśnie w kwestii Renew My Church. Jest to spotkanie z ograniczoną liczbą osób uczestniczących, więc prosimy o wcześniejszą rejestrację. Ta liczba osób, limit jest wyznaczony na 50 osób. I jeszcze raz zachęcam was, abyście zaznajomili się właśnie z tymi informacjami dotyczącymi procesu Renew My Church w naszej parafii. Bóg zapłaci.